Podcast NSM Nowoczesna sprzedaż i marketing Odcinek 45. Urodzinowy Cześć, nazywam się Szymon Negacz. Na co dzień jestem właścicielem Sellwise.pl Firmy, która poprzez doradztwo i szkolenia pomaga w sprzedaży. Moją największą pasją, dookoła której zbudowałem swój zawód, jest sprzedaż i marketing w firmach B2B. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w moich podcastach często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak ich używać w sprzedaży. Jeżeli w Twoim życiu zawodowym mierzysz się ze sprzedażą, ten podcast nie pozwoli ci się nudzić. Tytuł odcinka to 202 383,40 zł w rok. Czyli podcast w mojej firmie, krok po kroku. Cześć, witajcie, witam Was serdecznie w 45. odcinku podcastu Nowoczesna sprzedaż i marketing. Dokładnie rok temu e, nagrałem pierwszy odcinek tego podcastu. Teraz e, sentymentalnie przyjechałem w dokładnie to samo miejsce, gdzie został nagrany pierwszy odcinek i siedzę dokładnie w tym samym miejscu przy tym samym sprzęcie, chociaż komputer się zmienił, i e, nagrywam już 45. odcinek. Teraz po roku na pewno jest tak, że te słowa, które mówię, są e, dużo. Dużo luźniejsze, w sensie czuję się dużo pewniej niż czułem się na początku. Być może kwestia wprawy, być może kwestia tego, że po prostu przyzwyczaiłem się już do tego dużego czarnego urządzenia zwanego mikrofonem, do którego mówię teraz. Natomiast Najpierw wydaje mi się, że jestem wam winien wyjaśnienie, o czym w ogóle będzie to odcinek, ponieważ zakładam, że część z Was być może przyciągnął tytuł, być może część z Was w ogóle słucha podcastu po raz pierwszy, dlatego słowo komentarza. Ja dłuższy czas temu, myślę, że 3-4 lata temu, bardzo dokładnie czytałem Michała Szafańskiego. Zresztą nie byłem jedyny i dalej nie jestem jedyny. Michał ma bardzo wielu czytelników, fanów, słuchaczy i. I, i ludzi, których gromadzi dookoła siebie. I Pamiętam, że bardzo imponowało mi w Michale to, że Michał bardzo transparentnie dzielił się tym, jak jego wysiłki przekładają się na rezultaty. To znaczy pamiętam dokładnie moment, w którym on rzucił pracę na etacie, żeby utrzymywać się z bloga, co dla mnie wtedy było niedorzeczne, niezrozumiałe i w ogóle nie, nie, nie byłem w stanie tego pojąć. Pamiętam, jak dzielił się swoją akcją, że jak zarobił niecałe 70 tysięcy w 5 dni na poście blogowym. To też mocno wspominam. Natomiast zmierzam do tego, że Michał utkwił mi w pamięci jako ktoś, kto bardzo transparentnie dzielił się swoją wiedzą, ale również tym, jakie z tego, jak tego miał rezultaty finansowe. I myślę, że mogę szczerze powiedzieć, że to na pewno zainspirowało mnie do tego, żeby uruchomić SPL w obecnej formie. Na początku SPL, ci, którzy wiedzą, to wiedzą, było blogiem, więc można powiedzieć, kroczyłem po ścieżce Michała. Natomiast czym jest dzisiaj? Zapewne wiecie. No i teraz jestem po tym rocznym challenge'u. Nagrałem podcast, nagrałem dużo odcinków i chciałbym z kolei ja oddać do społeczności to, czym ten rok podcastowania się dla mnie skończył. Będę mówił o tym w możliwie dużych szczegółach. To będzie bardzo transparentny odcinek na tyle transparentny, że chyba do żadnego odcinka nie przygotowywałem się tak długo. To znaczy ci, którzy są w moim najbliższym otoczeniu wiedzą, że dość długo krążyłem, pytałem i zasięgam opinii, jak sformułować ten odcinek tak, żeby on rzeczywiście mógł słuchaczom dać wartość. Zatem dowiecie się między innymi w tym odcinku rzeczywiście Jakie były w ogóle założenia tego podcastu na samym początku, dlaczego zacząłem go nagrywać? Omówię z Wami wyniki finansowe tego podcastu, to znaczy, powiem Wam dokładnie, jaki przychód ten podcast przyniósł, kiedy zaczął go przynosić, jaki był przychód w konkretnych miesiącach, ile było słuchających. Bardzo krótko, ale dokładnie to omówię. Omówię też, co jest najważniejsze moim zdaniem w podcaście. Jaką formę podcast powinien przyjąć, jak opracowywać tematy na podcasty? Powiem wam, jak ja się przygotowuję do tego, żeby mówić w odcinku podcastu. Powiem parę słów o tym, jak nagrywam, na czym nagrywam. Na koniec, jakie są lidy z podcastu, jak one do nas trafiają. I zakończę odcinek tym, że opowiem wam, co rzeczywiście dał mi podcast, nie tyle mojej firmie, co mi jako człowiekowi. Zatem jeżeli interesuje Was ten temat, czyli przyglądacie się podcastom, temu jak rosną i zastanawiacie się, czy można tym wesprzeć działania swojej firmy, jednocześnie dając wartość ludziom dookoła, to to jest odcinek dla Was i zachęcam Was do wysłuchania. 45. odcinek. No dobrze, ja tak dużo czasu spędziłem na przygotowaniu się do tego odcinka, że obawiam się, że jeżeli spędziłbym choć minutę więcej, to już po prostu nic nie powiem, bo mam zbyt dużo pomysłów na to, co można byłoby zrobić, jak to zrobić, więc jakby po prostu już to zrobię. Nie zwlekając. Natomiast, y, podobnie jak już kilka razy Wam mówiłem, konsekwencja z tego może być taka, że będę latał lekko po wątkach lub y, momentami się zatrzymywał, bo wiem dokładnie, co chcę powiedzieć, ale nie jest to aż tak bardzo uporządkowane. Więc tak, na sam początek wspomniałem o tym, że powiem w ogóle, jakie były założenia podcastu, dlaczego on powstał, y, jak chciałem, żeby on wyglądał i co miał, jaki cel miał spełniać. Otóż y, ja y, w we wrześniu zeszłego roku, bo podcast się pojawił w listopadzie, natomiast dojrzewał w mojej głowie już od września, wykonałem czy przygotowałem strategię swojej firmy i tego, gdzie chciałbym, żeby ta firma się znalazła i jak do tego doprowadzę, żeby się tam znalazła, to na tej mapie strategii ten podcast rusł i rusł i rusł, to znaczy... On za każdym razem, kiedy wracałem iteracyjnie do pracowania nad strategią swojej własnej firmy, to podcast coraz za każdym razem wydawał mi się coraz bardziej istotny. I teraz ta istotność polegała na tym, że ja miałem kilka celów. Jeden z nich to było zdywersyfikowanie źródła lidów. Czyli miałem dość dużo lidów z SEO, miałem dość dużo lidów social sellingu, natomiast zależało mi na dywersyfikacji. Miałem cel tego, żeby stale oczywiście budować swoją markę osobistą, to też mi bardzo z podcastami no, było w linii. Miałem taki cel też, żeby tworzyć treści, które treści, które będą wartościowe, ale będą w takiej formule, w której ktoś w ogóle będzie chciał. Je, nie, nie tyle czytać, co konsumować, no bo to nie wiedziałem jeszcze w jakiej formie te treści. Jednocześnie miałem, miałem takie poczucie, że, że pisany blog jest już, trochę, jest już trochę odchodzącym w zapomnienie. I jednocześnie kolejny cel, który miałem, był taki, że chciałem kontynuować swoją strategię SEO, a okazało się, że podcast świetnie do niej pasuje, no bo można zrobić z niego transkrypcję, która jest na blogu, i, i to też jakby pomaga w pozycjonowaniu. Tych celów rzeczywiście było dość dużo, i w sumie podcast był jedynym elementem tej strategii, który spełniał je wszystkie. I teraz na sam koniec, kiedy w ogóle zdecydowałem, że podcast się pojawi, to chciałem przetestować pewną formułę, która była dla mnie bardzo niepewna. To znaczy, chciałem się skupić na tym, żeby rzeczywiście dać ludziom. Możliwie dużo wartości. To znaczy, mam takie poczucie, że bardzo często się zdarza, że konsultanci czy, czy trenerzy, czy firmy tego typu w formie podcastów czy kontentu dają taką bardzo powierzchowną wiedzę, po to, że, żeby jakby wiadomo, żeby klient zapłacił za tą wiedzę pogłębioną. Natomiast ja wyszedłem wtedy z założenia, że jeżeli dam ludziom konkretną wiedzę i rzeczywiście skupię się na tym, żeby, żeby jakby te, te podcasty były możliwie wartościowe, oparte na doświadczeniu. I, I rzeczywiście spełniające swój cel, to wyszedłem z założenia, że jeżeli te podcasty komuś pomogą, i ktoś poprawi sprzedaż w swojej firmie albo marketing, i rzeczywiście ją rozwinie, to raz, że nabierze do mnie zaufania, że te rzeczy, które mówię, są prawdziwe, to dwa, jeżeli pojawią się na drodze tej firmy kolejne problemy, to wtedy będzie dość duża szansa na to, że, że ta firma wtedy zaprosi mnie do pomocy. No i teraz ja o tym mówiłem też w paru odcinkach podcastu, że, że, że bardzo mnie denerwuje, denerwują takie tematy, tematy mocno clickbaitowe i takie tematy, w których właśnie raz, że powierzchownie się przesizgam po, 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 po temacie, co jeszcze cały odcinek jest naszpikowany call to action od góry do dołu. Czyli a ja teraz tu wejdź i to zrób, a teraz tu wejdź i to zrób, a teraz tam kliknij i już teraz za darmo, bo dostaniesz 10 kolejnych rad, jak coś tam zrobić. To znaczy w tych odcinkach przywijało się kilka razy call to action, szczególnie kiedy organizowałem szkolenia z prospectingu, te otwarte, lub kiedy testowałem, czy w ogóle ktoś chce zamawiać darmową konsultację słuchając tych odcinki. Natomiast nigdy call to action nie było sercem tych odcinków. I zawsze chciałem, żeby, żeby nie były to takie przegadane odcinki, których, nie wiem, pompuje się i brandzuję, jak jestem strasznie fajny, mądry. I, I w ogóle już tyle wiem o sprzedaży. W sensie takim, że podsumowując, mój główny cel opierał się na tym, żeby rzeczywiście dać ludziom wartość. Możliwie dużą i możliwie bardzo do tej wartości się przyłożyć, i jednocześnie nie oczekiwać nic w zamian, bo bałem się, że jak będę oczekiwał i jak w strategii rozpiszę ten podcast jako element na przykład przychodu, że on musi na siebie zarobić, to potem się będę frustrował, jeżeli nie zarobi i przestanę go nagrywać. Zatem, jako ciekawostkę, powiem, że przy strategii zakładałem, że podcast w ogóle nie będzie zarabiał i w ogóle nie będzie przynosił mi klientów. Traktowałem to jako, jako zajęcie. Które no, miało spełniać dużo innych takich celów miękkich czy niematerialnych, jak właśnie budowanie marki osobistej. Zatem, jako ciekawostka, rzeczywiście było tak, że podcast w ogóle nie miał zaplanowanego przychodu. No i teraz do tego przychodu. Um, jak to się odbiło na firmie, którą prowadzę finansowo? To tak, podcast do dnia dzisiejszego doczekał się 39%. 1557 odsłuchań. To nie jest dużo. To nie jest dużo, dlatego że jeden odcinek Marka Jankowskiego ma około 10-15-20 tysięcy wysłuchania, ten najpopularniejszy z Miłoszem Brzezińskim, ma 450 tysięcy, więc to wam daje skalę tego, jak ten podcast mój ma się do, do podcastów mainstreamowych. A, czyli tych wysłuchań naprawdę nie było dość dużo, ale też taki plan był od początku. To znaczy Mam takie poczucie, że bardzo wielu ludzi tworzy podcasty po to, żeby one dochodziły do klientów bardzo szeroko, do ludzi, żeby po prostu wszyscy je słuchali. Natomiast, te, jakby problem w tym wtedy jest taki, że takie podcasty zazwyczaj nie konwertują i wcale małym filmom nie pomagają. To znaczy, jest bardzo dużo słuchających. To jest popularny podcast, ale. Hmm, ale jest na przykład tak szeroki tematycznie, że w sumie to jeżeli miałbym się zgłosić do takiego podcastera o pomoc, to bym nie wiedział o jaką. Czyli też było tak, że od samego początku założenie tego podcastu było takie, że on ma być ekspercki. On nie ma być dla wszystkich, on ma być rzeczywiście dla ludzi związanych ze sprzedażą i marketingiem B2B i to jeszcze takich, którzy chcą tą sprzedaż rozwijać. Więc co do zasady, to nie jest jakoś super szerokie grono odbiorców. Więc to też jest taki kolejny element, który pozwolił mi wytrwać. To znaczy, jakoś nie bardzo się skupiałem na tym, ile ludzi tego słucha, bo od początku założenie było takie, że nie ma tego słuchać miliony ludzi, tylko wąskie grono rzeczywiście osób, które to naprawdę interesuje i którym naprawdę może to pomóc. No i teraz w tytule już widzieliście kwotę 202 383 ,40 zł. 40 groszy. To jest przychód ze wszystkich klientów, których którzy, uwaga, jako główny powód nawiązania współpracy z nami wskazali podcast. My z każdym klientem naturalnie prowadzimy wywiad, jak się do nas dostali, co zrobili i tak dalej. W niektórych przypadkach z tej kwoty wiemy o tym z naszego systemu Marketing Automation, więc jakby całość ta posumowana to jest właśnie 202 tysiące z Groszami, można powiedzieć. I teraz rozkładając tą kwotę na miesiące, bo to jest bardzo ciekawe, w pierwszych dwóch miesiącach, czyli w listopadzie i w grudniu, podcast jakby przyniósł nam okrągłe 0 złotych. No i, no i nie ma co się dziwić na początek podcastu. W pierwszym miesiącu on miał 287 wysłuchań, a w drugim, czyli w grudniu, 499. To naprawdę nie jest dużo. Szczególnie biorąc pod uwagę, że obecnie mamy tyle wysłuchań mniej więcej w 2-3 dni. A tu w dwa miesiące było, było no 700. 787 wysłuchań, no to naprawdę nie jest dużo. Natomiast potem przyszedł pewien dziwny moment, a mianowicie przyszedł styczeń, który miał już 1050 wysłuchań, czyli dwa razy więcej niż w grudniu. I tutaj już mieliśmy 5943 zł przychodu. To już był taki istotny sygnał dla mnie, że ktoś tego słucha. I że mało tego, że ta treść, która się tam pojawia, jest na tyle istotna, że, że ktoś podjął decyzję o tym, żeby się ze mną skontaktować. Natomiast później, w lutym, ta kwota spadła do 3240 zł. i 40 groszy, zatem no spadek prawie o połowę. Natomiast słuchacze wzrośli prawie dwukrotnie, bo do 2010. Natomiast w następnym miesiącu ta kwota spadła jeszcze bardziej, do 2700 zł. Natomiast słuchający dalej wzrośli do 2652. I to był taki moment trochę przełomowy, bo w marcu tego roku ta kwota 2700 odbiła się. W kwietniu podcast wygenerował 6247,20 groszy. Tutaj niestety był spadek wysłuchań. Ja, nie, ja wtedy nie rozumiałem, z czego on wynika, bo mieliśmy spadek na 2477. Natomiast od tego momentu podcast zaczął być bardzo istotnym elementem naszej firmy, ponieważ w maju wygenerował już lekko powyżej 25 tysięcy, w czerwcu lekko powyżej 20, w lipcu znowuż powyżej 20, w sierpniu powyżej 26 800. Tutaj słuch słuchacze miesięcznie doszli już do 5400 wysłuchań, czyli mieliśmy prawie dwukrotny wzrost. I najważniejsza rzecz tak naprawdę wydarzyła się w ostatnich dwóch miesiącach, czyli we wrześniu i w październiku, bo tutaj wrzesień to był już 49,5 tysiąca złotych, a październik 42 tysiące złotych, czyli to jest najbardziej interesujące, jeżeli chodzi o przychód z tego podcastu, że tak naprawdę z tych 202 tysięcy ponad 90 wygenerowało się w 11 i 12 miesiącu nagrywania. To jest najciekawsze. I teraz, gdyby się nad tym zastanowić, w samym październiku, czyli w jednym miesiącu, podcast wygenerował więcej przychodu, niż przez pierwsze 7 miesięcy nagrywania. To jest najbardziej interesujące, że zwróćcie uwagę, że większość podcasterów poddaje się po 2-3 miesiącach, a myśmy dopiero po 3 mieli pierwszy rezultat finansowy, a dopiero po 12 miesiącach mieliśmy. Czy, przepraszam, po 11 mieliśmy pierwszy bardzo, bardzo istotny rezultat finansowy, bo na małą firmę prawie 50 tysięcy przychodów w miesiącu z jednego źródła to jest bardzo dużo. Zatem podsumowując, rzeczywiście jest tak, że te 202 tysiące złotych zostały wygenerowane na niecałych 40 tysięcy wysłuchaniach i łącznie przez cały ten okres było to 17 klientów, 17, którzy zostali klientami rozmawiało z nami oczywiście odpowiednio więcej. Zatem też jest istotnym powiedzieć, że w naszym przypadku taka kwota średnia na klienta w tym przypadku wynosiła 11 904 zł i 91 groszy. I tutaj w to miejsce powinniście sobie podstawić średnią, średnią kwotę, którą zostawiają u was klienci w określonym czasie. Ona oczywiście w naszym przypadku nie jest, nie jest miarodajna, ona byłaby być może wyższa, no bo tak naprawdę ten ruch w podcaście Zaczął się dopiero no, dwa miesiące temu na takim bardzo, bardzo wysokim poziomie. Więc, jakby finansowo można powiedzieć, że, że, że no oczywiście jesteśmy bardzo. Ja, ja jestem bardzo zadowolony, że, że aż 17 klientów nam zaufało słuchających z podcastu. Oczywiście nie dajcie się zwieść, podcast nie może być wszystkim w strategii w małej czy tam średniej firmy. W naszym przypadku jest to trzecie źródło przychodu, jeżeli chodzi o rozmiar na chwilę obecną. Natomiast jeżeli podcast będzie rósł w takim tempie, w jakim rośnie, no to już w najbliższym roku, tak naprawdę, w tych najbliższych 12 miesiącach, jeżeli poziom podcastu nie spadnie, możemy mówić o nawet 600 tysiącach w ciągu roku. Jeżeli do tego doliczymy wzrost, to może nawet o dużo większej kwocie. Więc on obecnie po 12 miesiącach jest trzeci w naszym przypadku, natomiast absolutnie pretenduje do tego, żeby zająć drugie, czy nawet pierwsze, najważniejsze miejsce. Ale to, żeby nie gadać za długo o finansach, bo to nie jest jakoś super interesujące, to o finansach już tyle. Widzicie też, że ta liczba klientów nie jest jakoś bardzo powalająca. To w większości przypadków są rzeczywiście dość duże firmy. Natomiast, natomiast no nie jest to stu klientów też. Fakt jest taki, że, że też my jako firma nie jesteśmy w stanie stu klientów nagle obsłużyć, więc nawet jeżeli by do nas przyszli, to, to jakby nie bylibyśmy w stanie im pomóc. Natomiast to, 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 na czym zależy mi najbardziej, żeby wybrzmiało z tych cyfr, o których mówiłem, to to, że to nie liczba wysłuchań jest najważniejsza, to, to jakby wartość, którą dajecie klientom, i, i potem to wasz proces sprzedaży, to co robicie z tymi lidami, którzy po wysłuchaniu podcastu odzywają się do was z ewentualnym pytaniem o pomoc. Dobra. I teraz tak. Skoro wiecie już, jaki mieliśmy, czy jaki ja miałem pomysł na podcast, wiecie już, jak po 12 miesiącach on się finansowo dla naszej firmy zakończył, no to czas przejść rzeczywiście do tego wątku o tym, jak to w ogóle dobrze zrobić? Jak do tego podejść? Ja się w ogóle obawiam, że to będzie jakiś długi odcinek, ale zobaczymy. Eee, to tak. Co jest najważniejsze w podcaście? To jest ciekawe, słuchajcie, bo ja w ogóle jak nagrywałem podcast, to mi się wydawało, że najważniejszy to jest mikrofon. Albo najważniejsze to jest, jakie ja tematy będę wybierał, jak ja to nagram, i w ogóle to mi się wydawało najważniejsze I okazuje się, że bzdura, że to nie jest najważniejsze. Hmm. Najważniejsze moim zdaniem. To proces na nagrywanie. Co mam na myśli. Słuchajcie, jak ja zacząłem nagrywać w zeszłym roku w październiku pod koniec, byłem de facto freelancerem i firma miała wtedy około 26 tysięcy przychodów w miesiącu. Obecnie w, pod koniec września firma wygenerowała ponad 105 tysięcy przychodu, mimo że nas było ledwie trzy osoby, teraz jest nas, jest nas już 7, czyli trochę więcej. Do końca roku planuję, że będzie nas 10-11, więc już teraz z tej wygenerowa wygenerowanej kwoty możemy się dość fajnie skalować, ale co próbuję powiedzieć. To było naprawdę bardzo długie 12 miesięcy. Mniej więcej co kwartał, nasza firma się podwajała, czyli rosła o 100%. Wiadomo, że przy tej skali to nie jest jakieś jakiś super wyzwanie czy, czy jakaś, jakiś bardzo wielki trud, ale rzeczywiście tak było. I wszyscy, którzy kiedykolwiek pracowali w mojej firmie wiedzą, że to nie jest łatwe zadanie. I teraz. Cały ten wysiłek podcastowy poszedłby na marne, gdybym przestał nagrywać. A to jest bardzo kuszące, no bo przecież problemów jest setki, klientów jest bardzo dużo, ten wzrost trzeba obsłużyć. Też obsłużyć inne procesy w firmie, czy rekrutację, czy właśnie te siedem te, te osób skądś się, skądś się musiało wziąć, kiedyś trzeba było ich zatrudnić i cały czas pracować też z klientami. Zatem e, dla mnie absolutnie. Jeżeli myślicie o podcaście, nie jest najważniejsze to na jaki temat, albo co, albo jak ja tam będę gadał, czy ja będę seplenił, czy nie, tylko jak to zrobicie, żeby ten podcast ukazywał się regularnie, obojętnie co się nie dzieje w waszym życiu prywatnym, zawodowym i tak dalej. Uważam, że to jest kluczem. To znaczy, nawet najbardziej wartościowe treści, jeżeli nie są regularne, to nikt się nimi nie przejmie. Po prostu. Zatem, jeżeli w ogóle myślicie o tym, żeby kiedykolwiek stworzyć podcast, to najpierw musicie wymyśleć, jak to zrobicie, że będziecie go robili regularnie. I w moim przypadku jest tak, że nie bez powodu, na przykład w podcaście jest mało gości. No bo nagrywanie wywiadów z gośćmi jest bardzo angażujące, jeżeli chodzi o czas i o logistykę i o koszty i tak dalej. A nagranie treści. Takiej jak teraz jest po prostu dużo mniej angażująca i zabiera dużo mniej czasu. Dlatego nie szarpałem się z motyką na słońce, na wywiady, na jakieś filmy nagrywane na YouTubie, i tak dalej. Bo bałem się, że nie obsłużę tego czasowo i że po prostu nie dam rady być regularny. Czyli nie porywałem się po prostu z motyką na słońce. A tak zupełnie przy okazji miałem takie, takie zdanie, że, że, jakby moim zdaniem, wywiady wcale nie są aż tak dobrą formą, a przynajmniej nie dla firmy, która chciałaby, e, chciałaby nawet no, no, w pewnym sensie tworzyć. Tworzyć w ten sposób content marketing, który gromadzi dookoła tej firmy ludzi, którzy się nim interesują, mówiąc wprost. Bo wywiady, przede wszystkim, pamiętacie to przyślizgiwanie się o powierzchni, o którym mówiłem. Mam takie poczucie, że wywiady w większości przypadków rzeczywiście przyślizgują się po powierzchni danego zagadnienia. To nie jest jakieś bardzo mocne wejście w temat. Gdzie tutaj, jeżeli nagrywam o sprzedaży B2B i marketingu, to jeżeli nagram na przykład 100 odcinków o tym jednym temacie, to 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 będzie bardzo głęboko w detale wchodząca treść, która rzeczywiście realnie pomoże ludziom. Bo jeżeli miałbym teraz nagrać jakiś wywiad o tym, jak dobrze robić sprzedaż B2B w godzinę, no to ja może coś tam powiem, ale czy to będzie jakoś super wartościowe, to nie wiem. Pewnie nie. Dlatego jeżeli w ogóle myślicie o tym, żeby podcast nagrywać, wymyślcie sobie, jak to zrobicie, że będziecie nagrywali go regularnie. W moim przypadku... Niestety, wymaga to ode mnie prywatnego poświęcenia? Nagrywam w niedzielę wieczorem, bo wtedy zawsze mam wolny czas. To jest podsumowanie tygodnia dla mnie. Cały tydzień mogę przygotowywać sobie temat i wiem, że obojętnie co by się nie działo, czy będę miał klienta, czy nie będę miał, czy będę miał to śmo, czy owo, to w niedzielę znajdę gdzieś kawałek cichego miejsca, w którym będę mógł postawić mikrofon i nagrać odcinek podcastu NSM. Tak po prostu. Zatem bardzo ważny punkt. Proces na nagrywanie, zanim zaczniecie nagrywać. Um, tematy. Jak opracowywać tematy na podcasty? To było, to było dla mnie chyba najbardziej przerażające, jak zacząłem ten podcast nagrywać, bo zastanawiałem się, kurczę, skąd ja wezmę, ile można mówić o sprzedaży B2B tak swoją drogą. Nie no, bo to w sumie nie jest jakiś super szeroki temat. I tak naprawdę. Yy, Myślę, że jakbym zaczął jakoś bardzo te tematy eksploatować, zanim zacząłem podcast nagrywać, to by mi wyszło, że w ogóle nie ma tych tematów. A, a utwarcie mówiąc ja tych tematów przy starcie podcastu, to miałem może na dwa-trzy odcinki: mówię, dobra, niech się dzieje, niech się dzieje wola nieba, zobaczymy, co będzie. I okazało się, że na przykład w moim przypadku najlepszy sposób na opracowywanie tematów na podcasty. To praca z klientami. Ja po dziś dzień, od wtedy, od tego września października, zeszłego roku spędzam około 15-20 dni w miesiącu z klientami. I co, jakby w każdym tygodniu spędzam przynajmniej 4 dni w firmach moich klientów. I to jest naprawdę dostatecznie dużo czasu, żeby, żeby w takim, żeby w codziennej pracy wymyśleć jakiś temat na podcast, bo rozmawiam z ludźmi, pracuję z nimi na co dzień, mówię im różne rzeczy i widzę, które rzeczy im się podobają, które rzeczy ich zaskoczyły, które rzeczy były dla nich wartościowe, więc wiem. Na jaki temat nagrać podcast? I teraz jest tak, że jak, jak tylko natknę się na coś ciekawego, czy to w internecie, czy to przy pracy z klientem, czy to w jakimkolwiek innym miejscu, mam jedno święte miejsce w telefonie, w którym gromadzę pomysły na tematy na podcast, które są zgodne z tym, dla kogo nagrywam. Tak, żeby te tematy były interesujące dla ludzi, którzy chcą, żeby mnie słuchali. Tak po prostu. I teraz, skoro jak jakby już. I to jest czyste, czyste pytanie, które też ludzie zadają mi w tak zwanym offline, a jak się przygotowuje do mówienia na tak, taki temat? No i, i. to jest kolejna rzecz, której można byłoby w sumie siedzieć i się przygotowywać 10 godzin, albo po prostu siąść i nagrać. To znaczy, znowuż, jeżeli wymyśliłbym proces na nagrywanie tego podcastu taki, że ja tam gdzieś muszę siąść w tygodniu na 10 godzin, przygotować odcinek, to bym tych odcinków nie nagrywał, bo bym nie znalazł tego czasu po prostu. Więc znowuż, proces na nagrywanie. Okazało się, że. Absolutnie najlepszy sposób dla mnie na opracowanie tematu podcastu to ja jeżdżę dużo do klientów samochodem. Czasami godzinę, czasami pięć, czasami dwie, natomiast rzeczywiście jest tak, że rocznie spędzam w samochodzie dość dużo czasu. No i teraz z jednej strony oczywiście słucham w tym czasie książek, podcastów i tak dalej, ale z drugiej strony okazuje się, że świetnie jest ćwiczyć sobie podcast w takim momencie. Czyli biorę jeden z tych tematów, które sobie wymyśliłem i zaczynam mówić na ten temat. Zazwyczaj mówię takie podcasty, 3, 4, 5. I w międzyczasie przychodzi mi bardzo dużo pomysłów, o czym jeszcze mógłbym powiedzieć, co mógłbym podkreślić. Później, jak już kilka razy opowiem ten podcast w tygodniu jeżdżąc samochodem, kiedy siadam go nagrywać, to wypisuję sobie wszystkie te pomysły, które miałem. Jeszcze robi research, żeby nie pominąć czegoś, żeby, żeby jakby. Nie zapomnieć o żadnym ważnym temacie, czyli jeszcze robię taki research online i de facto odcinek jest gotowy. I też a propos tego, done is, done is better than perfect. Jeżeli się zająknę w podcaście, jeżeli coś po prostu mlasne, to najwyżej przeproszę i po prostu nagrywam dalej. Jakby Mało tego wydaje mi się, że, że, że taka naturalna forma, w której nie jest to jakoś super spompowane znowuż. Jest po prostu dużo bardziej przystępna, tego się po prostu lepiej słucha niż takiego nauczonego robota jak w wiadomościach TVN24, niemalże. Więc przygotowanie się nie jest aż takie trudne. No, ale teraz kurczę, jak to nagrać, jak to zmontować. To jest bardzo trudne pewnie. No, i to jest kolejna rzecz, która jest bardzo. E, aż mi się cytat przypomniał Alberta Einsteina. Wszystko powinno być wykonane w sposób tak prosty, jak to tylko możliwe, ale nie prościej. <laughs> Pamiętajcie. E, zatem e, ja montuję podcast w trakcie jego nagrania. To znaczy, każde zdanie, które mówię, jeżeli jest ok, e, normalizuję ścieżkę, tak żeby ona była na odpowiednim poziomie decybeli i tak dalej, i po prostu nagrywam dalej. I jak kończę ostatnie zdanie podcastu to jeszcze doklejam tylko końcówkę i on już jest zmontowany. On jest gotowy do zapisu do MP3 i jest gotowy do tego, żeby wrzucić go do Spreakera, który jest moim domkiem podcastu. I teraz podcasty nagrywam na mikrofonie, który się nazywa Blue Yeti. On jest podpięty po USB do mojego komputera. Znowu, żeby było prościej. Łatwo jest go przewieźć ze sobą, łatwo jest go zabrać na przykład do hotelu albo gdziekolwiek. Nagrywam na programie, który się nazywa Audacity. I tam montuję swój podcast, i na koniec wrzucam to wszystko do splikera. I to jest de facto koniec filozofii, tak uczciwie mówiąc. naprawdę nie jest duża rzecz. Jednocześnie jest tak, że ciągle słyszę bardzo dużo podcastów, które brzmią w tragiczny sposób, i jakby nie rozumiem dlaczego. Mikrofon kosztuje 700 zł, podpięcie go do komputera to nie jest duży wysiłek, więc teoretycznie każdy, kto nagrywa podcasty, ma jakość w zasięgu ręki. Nie jest to trudne. Po prostu wystarczy to wziąć i, i zrobić. Tak, tak, po prostu. No i teraz, skoro już wiecie, że najważniejsza jest wytrwałość, tematy warto opracowywać w trakcie pracy, przygotowywać można się przy okazji, a nagrywać można po prostu, no to, to jakby, co się dzieje, jeżeli z takiego podcastu zgłasza się klient? To, to, to niemalże jest prawie zawsze, prawie zawsze taka sama sytuacja, czyli te leady, czyli potencjalni klienci, którzy kontaktują się z nami z podcastu, to są, to są zupełnie inni potencjalni klienci niż wszyscy dookoła. To jest trochę, to jest w ogóle bardzo magiczna sytuacja, bo zgłasza się do mnie człowiek, który na przykład spędził ze mną 30 godzin, bo już mniej więcej tyle jest tych nagrań i. I śmieszne jest to, że często ci klienci zachowują się, jakby mnie już znali, no bo wiadomo, spędziliśmy razem dużo czasu, jeździłem z tymi ludźmi samochodem do pracy, z pracy itd. i tak um, dalej i to są zawsze bardzo przyjemne rozmowy, sprawiają mi bardzo dużo satysfakcji um, i jakby bardzo staram się też, tak jak w podcaście, jeżeli zgłosi się do mnie jakikolwiek potencjalny klient, poznawszy mnie w podcaście, to bardzo dokładnie analizuję jego sytuację. Czy rzeczywiście jest tak, że jestem w stanie mu w czymś pomóc? To znaczy, dużo mniej mi zależy na tym, żeby komuś wziąć i sprzedać szkolenie czy doradztwo. Co rzeczywiście dużo bardziej zależy mi na tym, żeby utrzymać y, tą opinię czy renomę kogoś, kto skupia się na wartości, a nie na pieniądzach. Więc y, bardzo, bardzo podchodzę do tych lidów. Y, Bardziej mniej, mniej jak do lidów, a bardziej jak do ludzi, z którymi się już, nazwijmy to, prawie kolegujemy. Oni mnie z imienia znają. W ogóle później, jeżeli dochodzi do współpracy, to jest to bardzo, bardzo przyjemne, bo, bo ja coś mówię i coś Dokładnie, tak jak mówiłem w tym odcinku, tak, tak, to mi się bardzo podobało. A jeszcze tak, bo ty masz to i to, i śmo i owo. I ja już, bo ja na przykład tych podcastów, które nagrałem rok temu, to ja za bardzo nie pamiętam uczciwie mówiąc. W sensie, co ja tam mówiłem. Mam nadzieję, że mówiłem coś sensownego, ale, ale jest tak, że no, 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 po roku to ulatuje z tej głowy. Tym bardziej, jak nagrywam 45 odcinek. Więc. Więc trochę jest tak, że jeżeli nie potraficie sprzedawać, to podcast jest dla Was idealny. Dlatego, że w ogóle nie musicie sprzedawać. Możecie się w pełni skupić na tym, żeby pomóc tym ludziom. Tam nie ma jakiegoś super zbijania obiekcji, obrony ceny, czy skupiania się na tym, jak opowiedzieć o tym wszystkim, żeby, żeby wziąć i sprzedać, bo jak nie, to nie wyżyje. Tylko rzeczywiście można się realnie skupić w pełni na tym, z czym się boryka ta druga strona i jak realnie jej. Pomóc. A potem to już wystarczy po prostu wziąć i pomóc. Ale okej, okay. ostatnie pytanie, które miałem na dzisiaj, to co mi dał podcast prywatnie? Bo zawodowo dał mi pewne zabezpieczenie, dał mi też poczucie dużej satysfakcji. No, no wiadomo, no mówiłem o tym wszystkim już wcześniej. Co osobiście. Na pewno podcast dał mi coś takiego, że teraz, kiedy siedzę i nagrywam ten urodzinowy odcinek, no to, to wiadomo, że no, czuję satysfakcję, no bo to był. Wiecie, jak to jest z planami. Plany nie zawsze się spełniają, nie, nie, nie zawsze udaje się doprowadzić je do realizacji. No a tutaj się udało i tu jest oczywiście osobiście czuję bardzo dużą satysfakcję. Taką drugą rzeczą, którą osobiście z tego wyciągnąłem, jest to, że kiedyś ktoś powiedział, ja niestety nie pamiętam kto. Że nie wiesz, co myślisz na dany temat, dopóki tego nie powiesz na głos. I dla mnie ten podcast jest rzeczywiście mocno kształtujący moje rozumienie o sprzedaży. To znaczy, wyobraźcie sobie, przez niemalże 50 tygodni jeżdżąc w roku, mówiąc różne rzeczy o sprzedaży do siebie, do ściany, do mikrofonu, eksplorując internet, literaturę i wiele tematów. Jest, jest dość łatwo zdeklarować się, co ja na dany temat sądzę, jak zrobić rzeczy tak, żeby było dobre. Ten podcast mi bardzo uporządkował moją własną głowę i moje własne rozumienie sprzedaży i marketingu. Mówi się o tym, że książki są bardzo edukacyjne i że w ogóle warto ich dużo czytać. Ja się z tym oczywiście zgadzam, ale w moim przypadku. Um, Oczywiście, to też muszę o tym powiedzieć. Nic mnie nie nauczyło więcej niż, pra niż realna praca z klientami, um, bo oczywiście mówi się, że Ileś lat doświadczenia w jednej firmie to dużo. Na w szczęście sensie to ważne, że, że ma się dużo doświadczenia w jednej firmie. Ja uważam, że nie, bo ja na przykład w roku mogłem współpracować z kilkudziesięcioma firmami i zrobić kilkadziesiąt projektów, kilkadziesiąt razy wprowadzać firmy w zmianę, kilkadziesiąt razy próbować robić takie i inne rzeczy, i to mnie nauczyło najwięcej. Ale jeżeli miałoby mnie coś nauczyć dużo zaraz po tym, to jest to rzeczywiście podcast i jakby to regularne tworzenie podcastu bardzo dużo mnie nauczyło i dużo mi dało na poziomie osobistym. Kolejna rzecz, którą wyciągnąłem z tego osobiście, to taka, że na przykład, co ciekawe, tego się nie spodziewałem, prezentacje są mi dużo mniej straszne. Takie wystąpienia publiczne. Jest dużo łatwiej mi mówić, dużo łatwiej jest mi mówić w sposób nazwijmy go półsensowny przynajmniej. A um, w pewnym sensie, jakbyście posłuchali teraz pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego odcinka, to teoretycznie teraz mówię w sposób dużo, dużo bardziej luźny i dużo bardziej składny, ale to wynika z tego, że 45 razy usiadłem i nagrałem kilkunasto, kilkudziesięciominutowy odcinek, i to rzeczywiście bardzo dużo mi dało. Ale co największego dał mi podcast, to podcast dał mi coś, czego nie jestem w stanie wycenić. Coś, co zawsze wprawia mnie w zakłopotanie i czasami we wzruszenie. I to wiadomości od słuchaczy. Ja próbowałem je policzyć, natomiast nie dałem rady. Stanąłem na mniej więcej 150 wiadomościach. 100, załóżmy, że to było 150. To wyobraźcie sobie, jak piękna to jest rzecz. 150 wiadomości, dzieląc to na rok. To daje mniej więcej jedną wiadomość na dwa, 3 dni. I um, trochę jest tak, że jak się pisze bloga, to, to w sumie tam mało ludzi odpisuje, że hej, fajne rzeczy robisz, lub tak dalej, bardzo mi to pomogło. Um, a w podcaście tych wiadomości było bardzo dużo. Jeżeli e, ktoś z Was, słuchających, kiedyś taką wiadomość mi wysłał, to chciałbym, żebyście wiedzieli, że to była najlepsza rzecz, jaką mogliście dać mi w prezencie. To znaczy, hmm, to jest naprawdę bardzo, bardzo motywujące. Napędzające i, i wydaje mi się, że to jest chyba jeden z najważniejszych powodów, dla których ja tego podcastu nie porzuciłem. Bo wiecie, ja jestem tylko człowiekiem, tam było bardzo dużo dni, w których siadałem nad tym mikrofonem i nagrywałem czwarty raz ten podcast i szósty, i ciągle się nie udawało, ciągle nie byłem zadowolony. Czasami zdarzały się problemy techniczne, mniejsze lub większe. Więc to nie jest tak, że ja za każdym razem przez ten rok to siadałem po prostu uradowany do tego, do tego podcastu, żeby go nagrać, bo tak nie było ale świadomość tego, że ktoś tego słucha i daje mi pozytywną informację zwrotną, albo czasami nie, nie tyle pozytywną, co rzeczywiście konstruktywną. Tam na przykład pamiętam bardzo przeżyłem, jak ktoś mi dał jedynkę na podcastach Apple'owych. Tak mówię, kurczę, to gdyby przynajmniej napisał, dlaczego ta jedynka, to mógłbym coś z tym zrobić. Natomiast te kilkaset wiadomości pozytywnych, napędzających, to jest naj, najwspanialsza rzecz, jaką kiedykolwiek zawodowo udało mi się doświadczyć, więc wam, wszystkim słuchaczom bardzo dziękuję. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że to, że nagrywam ten podcast, to, że mogę się cieszyć z tego, że on przynosi mojej firmie rezultaty i to, że no, mogę, mogę się opowiedzieć, jestem dużo bardziej pewny siebie. To dzięki wam. Nawet jeżeli, jeżeli Jesteś słuchaczem, który takiej wiadomości mi nie wysłał, to dzięki Tobie również, bo, bo jakby słuchając tego przyczyniasz się do, do tego, że udało się to wszystko zrobić. Zatem podsumowując i zamykając ten urodzinowy odcinek, bo dzisiaj nie będzie żadnego podsumowania, nawoływania do subskrypcji i tak dalej, rzeczywiście bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję i dopilnuję. Zrobię wszystko, co będzie w mojej mocy, żeby odcinki w najbliższym roku dały wam jeszcze więcej wartości. Mam do tego bardzo dużą motywację i, i chciałbym, żeby kiedyś NSM było jednym z większych podcastów o sprzedaży B2B i marketingu B2B w kraju. No i, no i tyle. Bardzo wam dziękuję. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, jak zawsze. Pozdrawiam. Cześć.